Stanowiska komentatorskiego witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Za moment rozpocznie się to spotkanie. Miejmy nadzieję, że emocji nie zabraknie. A teraz przy piłce Robben. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Schweinsteiger. Próba odebrania piłki wślizgiem kończy się faulem i upomnieniem od sędziego. Silva. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Będzie rzut rożny. Faketti! Ach, troszeczkę za wysoko! Ale ładnie przymierzył, minimalnie nad bramką. Wysoko zagrał, ale dokładnie. Możliwość dośrodkowania. Piłka w pole karne. Dyskusyjna sytuacja. Jeśli był spalony, to minimalny. Higuain. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Boniek. Próbował, ale nie udało się. Arszawin. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Zdążył w ostatniej chwili. Arszawin. Ładne wejście, przejęcie piłki. Piłka przelatuje tuż nad poprzeczką. A teraz Cantona. Piłka wciąż w grze. Może być groźnie. No i obrońca poradził sobie z tym zgraniem. Piłka w siatce. Dokładnie minął kwadrans i właśnie padła bramka. Przechwyt, ale nie opanował. W ostatniej chwili przejęli. A teraz przy piłce Franz Beckenbauer. Paul Gascoigne. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Świetna obrona. Higuain. Dobre odebranie piłki bez faulu. Paul Gascoigne. A teraz przy piłce Hadzi. No, z wykryciej. Będzie szansa. No, jest dzisiaj groźny i głodny gry i goli. Chyba nie poprzestanie na tej jednej bramce. Strata. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. A teraz Beckenbauer. Paul Gascoigne. Przy piłce Boniek. Ależ blisko szczęścia teraz. Minimalnie niecelny. A
A teraz przy piłce Zbigniew Boniek. Zdecydował się na strzał. Aj, nie trafia. Ta noga zazwyczaj służy mu tylko do wsiadania do tramwaju. Od bramki za moment wznowienie gry. Pięknie zgrywa głową do partnera. Ładne wybicie przez Lucio. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. A teraz Hadzi. A teraz Boniek. Paul Gascoigne. Poza boczną linią piłka. Będziemy mieli wrzut z autu. Przy piłce Cantona. Będzie szansa na bramkę. Trafił w słupek, aj, szkoda. Ribery. No przejął, ale nie opanował piłki. Będziemy mieli wrzut z autu. Ryzykowna, ale udana interwencja. Mamy rzut wolny. Ależ podanie. Celnie do partnera. Ależ strata. Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. Samuel. Przechwycił dośrodkowanie. Eric Cantona. Paul Gascoigne. Teraz Rio Ferdinand. Silva. A teraz Robben. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Boniek. Ależ minął obrońców. Minimalnie nieudanie. Szkoda tej akcji. Doskonale wyszedł na pozycję, ale strzał był niecelny. A teraz Boniek. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Arszawin. Dobrze i przejął. Może być groźniej. No i piłka dalej w grze po tej interwencji. Przy piłce Hadzi. Ależ wyciągnął, ależ piękna bramka. Nie stworzyli tym strzałem najmniejszego zagrożenia. Hadzi. Podanie. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Paul Gascoigne. Koniec pierwszych 45 minut. W tej walce o prestiż, o dominację. Na razie minimalna przewaga jednego z odwiecznych rywali. Tak, ale z drugiej strony jestem przekonany, że po przerwie zobaczymy innych rywali. Będą chcieli im skoczyć do gardła. Beckenbauer. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Arszawin. Boniek. Ale niewiele brakowało.
mamy zmianę dwóch zawodników. Piłka wysoko, ale do celu. A teraz przy piłce Cantona. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Przy piłce Robben. No ładnie to przejął obrońca. A teraz przy piłce Hadzi. A teraz Papę. Ale są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. Jest zawodnik na czystej pozycji. I kolejny gol. Wysokie prowadzenie. Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Rzeczywiście grają fantastycznie i to jest pewne zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Przy piłce Bonik. Pewna interwencja i przejęcie piłki. Zmylił obrońcę. Bramka, powiększają różnicę. Spójrzmy na powtórkę tej bramki, która nie daje już szans rywalom. Musiałoby się stać coś niesamowitego, aby mogli zremisować w tym meczu. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Przy piłce Schweinsteiger. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. I już znowili rzutu wolnego. Zdecydowali się na bardziej ofensywny styl gry. Zobaczymy, jakie przyniesie to rezultaty. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Trener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Rozpoczną od rzutu wolnego. Nie namyślali się, już wprowadzili piłkę do gry. Skutecznie dograł do kolegi. Niewiele mu zabrakło, by wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Tylko skuteczna interwencja bramkarza zapobiegła utracie bramki. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Dośrodkowuje. Och, nie trafia. Chyba za bardzo podszedł pod tę piłkę. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Paul Gascoigne. Podał ją. Wszyscy już widzieliśmy piłkę w siatce. Szczególnie, że dziś popisał się przecież tak pięknym uderzeniem. No ciekaw jestem, Włodek, czy trener, wprowadzając na boisko kolejnego napastnika, odmieni losy tego meczu. Na pewno muszą ruszyć odważnie do ataku. Darek, nie mają już czego bronić. Kaka, niedokładne podanie. A teraz Hadzi. Jean-Pierre Papin. Ferdinand. Zespół traci piłkę. Nieudana obrona. Przy takim strzale z daleka trudno go będzie pokonać. Świetnie interweniuje. Wznowią grę rzutem rożnym. Ależ był blisko! Dosłownie centymetry nad poprzeczką. Schweinsteiger. Ronald Koeman. Wyraźna zmiana taktyki zespołu przegrywającego, ale nie mają innego wyjścia. Postanowili zaatakować. Zdecydowali, że nie ma co czekać. Trzeba odrabiać straty, zanim skończy się mecz. Ribery. Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści, dobra decyzja. Ma do kogo grać, jest tam partner po prawej stronie. Brawo, ależ jest szansa! No, nie dał się bramkarz pokonać. Świetne wyczucie. Brawa za tę akcję. To było ofiarne, odważne wejście. Przy piłce Hadzi. Przy piłce Cantona. Przydałaby się wrzutka.
Ładna wymiana. Za szybko stracili. No i Cristiano Ronaldo. Tracą piłkę. Czy piłce Papę? Hadzi. A teraz Beckenbauer. A teraz przy piłce Zbigniew Boniek. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Ribery. Mimo, że niecelnie, to brawa za tę decyzję. Cristiano Ronaldo prosto do przeciwnika. Kibicom zdecydowanie nie podoba się taka gra. No czyste szaleństwo teraz w wykonaniu bramkarza. I Kaka. No teraz świetna współpraca, spójrzmy. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. A teraz przy piłce Hadzi. A teraz przy piłce Papę. Przez cały mecz przeważali, no i na pewno nie zmieni się to w końcówce. Na pewno rywal nie będzie w stanie zmienić końcowego rezultatu. Dobra okazja! Odbił piłkę! I kolejny gol dający im wysokie prowadzenie. Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień, drugi gol w tym spotkaniu. Bramkarz tutaj niestety sprezentował piłkę przeciwnikowi. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Wspaniale przechwycił. Oglądaliśmy kolejną bramkę w ich wykonaniu. Wysoko prowadzą. Świetnie, już drugi raz oszukał obronę w tym meczu. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Paul, rzut wolny, niewiele do końca. Czy to wykorzystają? Przy piłce Boniek. Ustawiają piłkę w narożniku boiska. Będą dośrodkowywać z rzutu rożnego. Myślę, że zabrakło teraz koncentracji, może wynikającej z faktu, że i tak prowadzą w tym meczu. A teraz przy piłce Zbigniew Boniek. Nie dał sobie odebrać piłki ładnie, ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Przy piłce Boniek. A teraz przy piłce Schweinsteiger. Teraz Kaka. Koniec meczu, proszę Państwa. To jest wręcz pogrom. Wygrana 6-0. Nie dość, że pokonali odwiecznego rywala, to jeszcze tak efektownie. Słodka zemsta. Będą dzisiaj to długo świętować. Bardzo dziękuję Ci, Włodku. Dziękuję również Państwu. Oddajemy głos do studia w Warszawie. Thank you.